No to, co mówisz, dla mnie jako socjologa jest no, szalenie ważne, no bo tak to... Kluczowe, najważniejsze chyba. Tak, no i myślę, że też, bo jedną z takich podstawowych założeń w socjologii jest właśnie taka, taka teoria sceny i kulis, tego co się dzieje i to jest bardzo bliskie też dla bycia aktorem. Mhm. I też jak mówisz o tym, że coś opowiadamy, coś mówimy, to myślę, że też wy jako aktorzy macie... I może tę możliwość, ale też możecie schować się za czyimiś słowami i za czyimś tekstem. Że czasami możecie powiedzieć i włożyć emocje w coś, czego nigdy byście nie powiedzieli, albo balibyście się powiedzieć. I to może być zdrowe, ale może być też chore. Może... Nie przypuszczam. Czy wiesz, nie chcę tego wartościować. Myślę, że to jest super fascynujące i dlatego to robię. Bo mnie interesuje generalnie to, co się dzieje w tekście zapisanym w człowieku. Znaczy on wypowiada jakąś formę, wybiera jakieś zdania, one są ułożone w pewien ciąg logiczny myślenia albo znaczy przede wszystkim myślenia. Jakoś to się wydarza, próbujemy to zbudować w dwóch, trzech aktach, może czasami w jednym. Chcemy, żeby to było spójne, ale chcemy też, żeby dotknąć tego zderzenia człowieka z człowiekiem i nie wartościuje teraz, czy dobra, czy zła, tak? Ale czegoś, co w naszym genotypie jest zapisane jako forma pewnego dekalogu bycia, życia na ziemi, no to w tych zderzeniach próbujemy się bronić, znaczy próbujemy bronić człowieka przed samym sobą, przed partnerem, przed tym drugim. I to jest dla mnie fascynujące. A czy to będzie miało koloryt taki, że ludzie w to uwierzą i będą, nie wiem, nad tym kimś płakać albo obrzucać go jajami, czy zgniłymi pomidorami, czy wynosić go na piedestał i obrzucać kwiatami, no to już jest jakby, wiesz, to już jest różnicowanie. To jest mówienie o tym, że ktoś jest lepszy albo gorszy, czego ja kompletnie nie akceptuję w tym momencie. No, każdy, tak jak mówię, ma jakąś swoją wartość i porównywanie nas oddziela od siebie. To znaczy to... No aktorstwo jest, wiesz, teraz szczególnie, a aktorstwo jest, czy ten zawód daje możliwość właśnie tych niebywałych spotkań ludzkich i wchodzenia w tak głęboko w te buty czyjeś, że zaczynamy ich czuć, tych ludzi może czasami, tak? Przez jakiś fragment, 2 godzin, 5 godzin na scenie, czy przez 20 sekund, minutę, 5 minut w kinie przed kamerą. Stajemy się nimi przez moment, no ale to jest jakaś umowność, to jest forma, wiesz, no... No ale widzowie też się umawiają, wiesz, znaczy przychodzą do teatru, to się umawiają, że wierzą w to, co się tam dzieje, wy się umawiacie. To, co powiedziałeś jeszcze, wracając do tego Boga, o którym mówiłeś, o szukaniu Boga w siebie, bo ja całkiem niedawno miałem taką rozmowę z takim teologiem, który właśnie mi uświadomił, że Boga szukaj w sobie, ty jesteś świątynią. Nie ma innego Boga. I to chyba ludzi gubi to, że szukają, że Bogiem jest dla nich ktoś inny. No na zewnątrz szukamy Boga. Tak. No na zewnątrz. Cały czas nieustająco i nam wmawiają to, że On jest tam. Nie ma Go tam. Nie ma czegoś takiego. Ale słuchaj, no ale w Twoim zawodzie, no myślę, że od samego początku, jak się spotykałeś i w szkole, też na pewno Wam mówiono, to jest ten aktor, jest Bóg, ten reżyser jest Bogiem. I oni tak się czuli, tak traktowali ludzi. Nie wiem, może... że ludzi tak traktowali. Nie wiem tego, znaczy... No nie wiem tego. Ja myślę, że im większa świadomość i taka umiejętność rezonowania z braćmi, z siostrami, z ludźmi, ze zwierzętami, generalnie z żywą materią, no tym większa, że tak powiem, właśnie... też nie chcę, nie lubię tego słowa pokora, ale tym większy... Takie przyzwolenie na życie, na bycie po prostu, na taką na łagodną obecność. I mniejsza ta świadomość i taka próba, wiesz, znajdowania czy szukania prawdziwej rzeczywistości na zewnątrz, tym to poczucie takiego puszenia się, wiesz, jest większe. No i to jest, znaczy większe, mniejsze, no jest wyzwaniem też dla nas, no bo to też jest człowiek, tak, który też tak ma tam coś takiego w sobie, taką konstrukcję, która go wyrzuca, no ale niestety
kolejny kłopot jest taki, że my jesteśmy pooddzielani od siebie, w związku z tym się nie uczymy historycznie w tym czasie pionowym. No ile wojen było już w życiu, ile przeżyliśmy nasi przodkowie, nasze linie rodowe, ile doświadczyliśmy zła i ciągle nie uczymy się tego, że to jest zło. No. Ciągle dążymy do konfrontacji. Ten zapisany program w nas po prostu cały czas ma, żeby coś tam komuś wziąć, zabrać, bo ja chcę więcej, bo ja chcę tego. Wiesz, to prowadzi do totalnej destrukcji w jakimś momencie. Ale to, co powiedziałeś jeszcze o tych, o nieocenianiu ludzi, o tym dobru, że ktoś jest dobry, ktoś jest zły. I od razu mi do głowy przychodzi ta postać, którą grasz w Watasze. Czy to znaczy, że chciałbyś go usprawiedliwiać? Wiesz, poczekajmy, jesteśmy jeszcze w takim momencie, że nie znamy do końca Grzywy. Kim on jest do końca. No jest też człowiekiem. No, wziął po pierwszym sezonie. Ja wiem, no wziął na się jakiś, wiesz, potężny bagaż bycia i takiego, wiesz, takich zdarzeń, które go przytłaczają. Musisz z tego... wiesz, mamy fenomenalną zdolność adaptacji. Grzywa się adaptuje do rzeczywistości taką, którą ma obecnie. Tak? Został posądzony, został jakoś wyrzucony na margines swojego środowiska pograniczników, no i musi się tam jakoś znajdować w tym. Ma rodzinę. Zresztą widzowie, którzy będą oglądać ten wywiad, już będą pewnie więcej wiedzieć na jego temat. Więc ma rodzinę w Paryżu, ma tam żonę i dziecko. W związku z tym jest poddany potwornej presji, bo mu na tym zależy. Bardzo. W związku z tym jest w takim świecie, który może naiwnie, ale wierzy, że będzie mógł opuścić w którymś momencie, żeby być razem ze swoimi najbliższymi i tymi, których kocha. To czy według ciebie człowiek się rodzi z natury dobry, czy z natury zły? Ja myślę, że rodzimy się z takim programem, którego nie można oceniać, bo no, bo nie ma... Znaczy są pewne prawa, wedle których życie toczy się tu na Ziemi. Te prawa, jeżeli one są respektowane, to jest... możemy istnieć, egzystować wokół siebie, wewnątrz, w sobie. Bez względu na to, jak one się nazywają, czy to jest dekalog, czy to są prawa napisane przez... Mamy to zapisane w sobie, ale nie odważyłbym się powiedzieć, że się rodzimy dobrzy albo źli. Myślę, że jesteśmy tacy... Że czysta kartka i potem... Myślę, że coś takie... Znaczy nie, czysta nie, bo mamy, wiesz, jakieś takie... W tym czasie pionowym, w tych rodowych liniach mamy mnóstwo zapisanego w sobie, w sobie informacji, które w tej kolejnej matrycy, siatki zdarzeń tej rzeczywistości dzisiejszej, czyli tego naszego życia krótkiego, 120-letniego, 80, ale koło 100, że to się tu rozgrywa wszystko. Czyli wierzysz to, że na przykład doświadczenia poprzednich pokoleń przenoszą się na nas? Absolutnie, ale w twojej linii rodowej. Tak. Bo cały czas toczy się nad tym dyskusja. Nie, trudno to naukowo potwierdzić. Jeszcze trudno, ale... jeszcze dzisiaj tak. Myślę, że... To już niedługi czas. No to tak jak za chwilę, Einstein musiał czekać 100 lat, żeby potwierdzać. Teraz właśnie by dostał Nobla kolejnego, gdyby żył jeszcze. A wracając do tych bogów i wracając jeszcze do kwestii tego, co się działo u ciebie po szkole teatralnej, bo była jedna rzecz, za którą cię pokochałem wręcz. Podobno napisałeś list do pana Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Studio, żeby cię przyjął do teatru i nie wiem, czy on przeczytał ten list, czy nie, ale efekt był taki, że się obraziłeś. No wiesz, to taka młodzieńcza obraza, wiesz, góralski charakter może trochę, wiesz, jeżeli ja podaję dłoń, czy mam ochotę, a ktoś mi powie, spierdalaj, no to wiesz... Ale tak to... powiedział, czy może w ogóle nie przeczytał? Nie, oczywiście, że nie. No mówię nie w takim jakby kategorycznym odrzuceniu, tak. No to ja mówię, no jak nie, to nie.
to idę do swojej piaskownicy, biorę zabawki i próbuję się tam jakoś zorganizować. A fajnie by było, bo chciałem. No i to jakoś tam, wiesz, parę lat trwało, zanim gdzieś ta moja pewność, nabrałem takiej pewności, która mi pozwoliła na wyjście na scenę i przetwarzanie tej rzeczywistości. Ale to żeby czekać, czyli co, czyli, bo mi się wydaje, że to, znaczy ta twoja postawa, ja uważam, że właśnie ten wiek tam, tych 20 lat jest na takie momenty, że można się tak zachować i fajnie, jeśli ludzie się tak zachowują. Wiesz, że ten świat jest czarno-biały i że i to jest super, znaczy, bo potem już jest coraz trudniej właśnie, bo się umawiamy na pewne rzeczy, bardziej chodzimy na kompromisy. Tak. Ale czy to znaczy, że ta odmowa spowodowała, że ty miałeś mniej, że straciłeś jakąś pewność siebie w kontekście grania? Nie, bo mówisz, że musiałeś... Nie, absolutnie nie. Tylko wiesz, ja miałem wrażenie, że studio jest takim teatrem, w którym mógłbym się nawiązać kontakt z partnerami. No biorąc pod uwagę tę twoją największą osobowość, tak? Która tam no, no była. Tak, no tak. I wtedy, a przynajmniej wierzyłem w to. Skoro nie dostałem tej szansy, no to... Jeśli nie tam, To w ogóle. Bo mnie inne teatry nie interesowały. Wtedy dostałem kilka propozycji z różnych miejsc w Polsce. No ale wtedy też w związku z tym, że to była szkoła filmowa, no miałem kontakt z różnymi filmowcami z tamtego czasu. Więc zdałem sobie sprawę z tego też, że okej, no to się zatrzymam w Warszawie, będę tutaj, będę pracował w knajpach, bo pracowałem w knajpach, żeby się utrzymać. Będę chodził na castingi po to, żeby, no a nuż ktoś mnie zauważy, a nuż coś się wydarzy, a nuż ta osobowość, która gdzieś tam zaczęła kiełkować, zostanie zauważona, no i wtedy w tym partnerstwie się coś wydarzy, tak, to znaczy tego... Zdobędę tego mojego złotego cielca i będę szczęśliwy, no. No ale to taki był początek, a potem z roku na rok te propozycje się coraz większe pojawiały, filmowe przede wszystkim. No teraz mam wrażenie, w teatrze jestem po 20, po 15 latach tak naprawdę, nieobecności. Ja uwielbiam teatr. Teraz jestem w takim momencie, gdzie jestem w bardzo intensywnych próbach, myślę, że jednych z najważniejszych chyba w moim dotychczasowym życiu, w próbach w Teatrze Szóste Piętro z Korinem Eugeniuszem, przy produkcji takiego spektaklu Niezwyciężony, razem z Agnieszką Grochowską, bardzo z Olą dobry Popławską. Tak. Znakomity. Tak, bo zresztą jesteście w świetnym momencie, bo on teraz był wystawiony na wiosnę w Nowym Jorku, tak, na Off-Broadway. Jesteś po prostu światowy klimat. Więc to jest ten moment, prawdopodobnie autor też przyjedzie do nas na premierę 2 grudnia i widzę, doświadczam czegoś naprawdę wyjątkowego w spotkaniu z moimi partnerami na scenie, ale też z Eugeniuszem, który odpowiada na moje pytanie w ogóle. Mówię dużymi literami pytanie.